Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2 i wchodzimy od razu we mgłę. Ja widzicie, mam dwóch pomagierów, powinno być łatwo. Coś łatwiej. Okej, w Dark Souls nigdy nie będzie łatwo. Chciwy demon. Okej, dobra. Ja ubrałem sobie pierścień zapobiegający zatruciu. Więc jeżeli on jest trujący, to nie powinno być aż tak ciężko. O kurde, ale skoczna bestia. Ale okej, może zacznijmy od ognistego pokosu. Oh shit, oh shit, oh shit. No. Dobra, pędz go! Co sobie, że chciwy. Niech będzie chciwy na mój płomień. Ja, widzicie, Jarka znowu się pojawił. Nie wiem, chyba jakiś specjalny znak przyzwania. Praise the sun. Czy coś w tym stylu. Dobra, co mi zostało? Włócznia. O kurde, na mnie teraz? Typowo na mnie? Nie, myślałem. Dobra, no parę razy go dziabnę. Jak 24 tylko. Serio? Tylko 24 mu to zabiera? Mało! Ale dobra, Jarka tam skup na sobie jego uwagę. A ja w niego postrzelam troszeczkę. Jak nie dziabną go teraz? Ej, po prostu krąży wokół niego, no. Jaki króliczek z niego! O! Ej, ale też dobrze unika. Dobra, to jeszcze jedna i powinno być po sprawie, nie? Aha! No, dziękuję panowie! Poszło ładnie. Dziękuję bardzo. Tak jest, dusza, spoko. Dziękuję bardzo wam, panowie. Świetnie, dzięki za pomoc. Jeszcze was pomacham, no do widzenia. Cześć, hej. Nie, to mi się podoba, kultura wśród graczy. Nie, naprawdę. Przez to, że nie ma słownej komunikacji między graczami, tylko symbole, to naprawdę każdy się kłania, odmachuje. Nie, naprawdę, wszystko jest tak, jak być powinno. Maksymalna kulturka. Okej. To teraz tak, mogę iść tam? Albo... Nie wiem, tutaj mogę? Wejdę? W ogóle? Nie. No patrzcie, taki próg. Taki tylko próg. I już za cholerę tam nie wejdę, nie? Aaaa! Hardkorowo. Ej, moment. Aha! I to był pewnie jeden ze sposobów, jak można było go pokonać. Czyli pozrzucać na niego te pojemniki. No dobra, ale nie skorzystałem z tego. Więc idziemy dalej, czyli tutaj. Dobra. Tarcza wyciągnięta, zawsze. Dla bezpieczeństwa. Jest i ognisko! Ej, jest nasza znajoma! O. Dobra. Co tam u niej? Ale to najpierw ognisko może. Dla bezpieczeństwa. I zagadajmy teraz. Moment, dalej jest w masce. Aha, tylko wtedy ściągnęła to na sekundkę, tak? No w dalszym ciągu, cały czas. Jaki ciężar? Przecież ja tylko z tobą gadam, ej, to nie jest naprawdę żaden ciężar, no nie musisz mi nic dawać nawet, ale w sumie dzięki. Pierścień stalowej ochrony plus jeden. Ej, pierścienie też idzie ulepszać, tego nie wiedziałem. A, czyli pustka ciebie dopadła już coraz bardziej. Nie fajnie. Ej, przykro mi, naprawdę mi przykro. A nie próbowałeś zabić jakiegoś bossa? Wtedy odzyskujesz człowieczeństwo, nie wiem czy wiesz. Ja mówię, że już go nie pamiętasz. He became the most decorated swordsman in all of Myra. Ej, moment, ja spotkałem jakiegoś wcześniej rycerza z Myry. Tego zamkniętego w lochu. In fact, I never beat him. Not once. Moment, może rodzina, faktycznie. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Może to już był zamknięty. I'm certain that he was taken by the curse. No być może. No ja z chęcią wysłucham, naprawdę. Nie, straszne. No ale dobra, no to skoro już wyczerpaliśmy wszystkie opcje dialogowe, no to mogę sobie odpocząć przy ognisku. Ona zniknie. Aha. Okej. Dobra.
Ale dobra, ale wiecie co? Ja sobie wykonam teraz podróż do Majuli, żeby ulepszyć postać. No 32 tysiące, no sorry, wybaczcie, nie? Ale z taką ilością dusz naprawdę niekomfortowo się porusza. Już wszystkie sloty. Strażnica żniw, Dolina żniw, czyściec nieumarłych, zagajnik myśliwych, katedra błękitu, przystań niczyja, zaginiona twierdza, bastion grzesznicy, wieża pomienia Hajde, czy Hajd, nie wiem, knieja upadłych olbrzymów, przedsionek i Majula. Wszystko odkryte już. No dobra, no to do Majuli właśnie się udajmy. Tylko oczywiście po parę ognisk we wszystkich lokacjach jest, nie? No to trzeba będzie też później wyeksplorować tą lokację i znaleźć. Byłoby fajnie. Ale dobra, moment. Skoro ona zniknęła teraz, to może się pojawić znowu w Majuli. Albo zabrnęła tam dalej. Szukać swojego brata. Póki jeszcze o nim pamięta. Nie, ale straszne, tak stracić wspomnienia. Nie ma jej gdzieś tutaj przypadkiem? Nie pojawiła się? Chyba nie. Dobra, ale jest nasza najbliższa znajoma. Najbardziej wartościowa chyba ze wszystkich. A faktycznie, też mam fragment. Przy okazji mogę jego dać. Tak, ulepsz butelkę Estusa. Fragmentem. Pyk. Butelka Estusa wzmocniona. Pięknie. To jeszcze teraz poziom. Chyba jeden tylko mi się uda. Albo dwa. Tak, dwa się uda. Dobra, no to tak. Zręczność i siła. I już niedługo będę mógł używać potężnego miecza prześladowcy. Już za całkiem niedługo. Ale jeszcze przed tym ulepszmy sobie to i owo. W tym konkretnym przypadku chcę ulepszyć sobie dzwoneczek arcysmoka. Bo mam chyba duży fragment tytanitu. Tak mi się wydaje. No właśnie, mogę albo miecz półtoręczny, albo dzwonek arcysmoka. No i to właśnie wybiorę. Pyk. No tam 1000 dusz tej. Tyle to ja mogę poświęcić. No sweat. I'll be around, if you make it. Dobrze. Dobrze, że się nigdzie nie wybierasz. Nie, tak naprawdę, kurczę, szkoda, że postać może nosić tylko dwa pierścienia, a druga sprawa jeszcze związana bezpośrednio z kowalem. Dlaczego wcześniej nie was przez okno? Przecież nie ma krat. Rozumiem, że grube dupsko i w ogóle. W sumie on trochę jak rok wygląda. Tylko troszeczkę bardziej zielony. Nie, dobra. Chodźmy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Trzeba eksplorować dalej. Hop. Strażnica żniw. Albo moment, wiecie co? Najpierw do kopalni. Bo tam jeszcze było chyba parę przejść, których nie spróbowałem. No właśnie, tu teraz tak. Troszeczkę straciłem orientację, gdzie ja tam właściwie teraz jestem. A moment, dobrze kojarzę? Tak jest. Już 6 użyć Estusa jest możliwych w moim wypadku. Więc tak, dobra. Tam na dole nie byłem. Znaczy w sumie byłem, ale szybko stamtąd uciekłem. Z tymi się nie będziemy bawić, tu nie będziemy na dół schodzić póki co, choć w sumie ten przedmiot tam. No dobra. Kameleon. To jest dusza dzielnego wojownika. Dobra. Momencik, podnieśmy co możemy. O. Odłamek, nie wiem, czy był tego warty. Ej, tu jeszcze coś jest. Kurde, tam nie mogę wejść. Dobra, trudno. Schowajmy się tutaj. Tutaj mnie nie trafią bankowo. Ale jak widzicie, mimo tego pierścienia i tak można się zatruć. Tylko po prostu troszeczkę więcej czasu to zajmuje, żeby zostać zatrutym. No dobra, może jeszcze kamyszek. Tak, żeby nie spadało już więcej. I teraz tak. Nie, tu nie będziemy radów w tą truciznę schodzić. Nie. Jednak nie. I też pierścień zmienimy z zatrutego na ten powiększający liczbę dusz za przeciwników. Dobra. No to Wiksa. Do przodu. Bo tak właściwie tutaj po lewej stronie jest przejście, gdzie nie byłem. Backstep! Ładnie się zaczyna, naprawdę. Ej, dobra, trzy cięcia i pozostaje niewzruszony. Spoko. Widocznie twardy zawodnik z niego.
tam gdzie będą strzelać, więc dobra, wycofajmy się tutaj, gdzie on był. Mam nadzieję, że tutaj jakiś jego brat się nie czai. Czy ktoś równie duży jak on? Okej. Dobra, no to tutaj zaprasza. O! Ej, czyżby brat? Ale nie, stop, tu nie ma nikogo, to jest kurde pozostałość, ja myślałem, że ktoś tam siedzi. Ale spoko. Ej, mogę klęknąć, czyżby jakiś nowy... Nowe przymierze? Ej, dobra. Ofiaruj słoneczny medal. Czyżby Praise the Sun? Nauczy gestu? Tak jest! Praise the Sun! Przystąpmy do przymierza. Przymierze dziedziców słońca? Tak! Oczywiście. Olśniewające przymierze. Trofeum wleciało. Pieczęć słońca. Dobra, ofiarujmy jeden słoneczny medal. Skoro już mogę. Co to dało tak właściwie? Pogłębiło się moje oddanie. Aha, dobra. Ale co mi daje to przymierze? Nie wiem. Dobra, tak samo poprzednie niby miało sprawiać, że mam latać na ratunek innych graczy, jakoś, no, nie doświadczyłem tego. Nie doświadczyłem tego aż do tej pory. I już się nie zapowiada, żebym doświadczył, zwłaszcza jak zmieniłem przymierze. O, grubcio. Ale grubcio nie dał się zatruć. Dobra. Zwiększenie siły zadziałało na moją korzyść. Mniej cięć potrzeba, żeby gościa wyciąć. Okej, tam skakaliśmy ostatnio, więc nie ma już teraz po co. Tutaj jest grzybek, ominijmy go. Ważniejszy jest zombiak. Z wyskoku go. Okej, mach... O kurde, dwóch. Dobra, wytnijmy najpierw jednego. Dziob. I plecy? Backstep! Nie, nie weszło. Niestety. Odłamy tytanitu? Tak jest, dobra. Ich się opłaca wycinać. Okej. Okay. No kolejny. Jak mówiłem, opłaca się, więc nie uciekajmy od niego. Tylko zawalczmy. Ach, ten krzypki. O kurde, wpadłem. Ale nie da... Ej, ale fuls! Nie zatrułem się. Oj, kolejny zombiak. Chodź, 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 chodź. Backstep! No kurde, co jest z tym backstepem, no? Powinien wejść przecież teraz, dobrze stałem. Zielony pąk. Nie, urn nie rozwalajmy. Tam tylko zatrucie nas czeka. Nie, dobra. Chodźmy tędy. Wróćmy do ogniska, przy którym byliśmy całkiem niedawno. I dalej. Zabrnijmy. Okej, spora dziura. Nie ma nawet co rozkminiać, czy skoczyć, czy nie. No po co skakać, jeżeli na samym dnie czeka mnie śmierć po prostu. Z upadku. O, i manekiny wróciły. Ale są bezdźwięczne i to mnie troszeczkę martwi. Więc jak kiedyś jakiś na mnie zaczai... Oj, moment. Żeby to się nie przewróciło na mnie. A nie, dobra, sam to rozwalił. Jaki łeb. No, na szczęście. I dlatego właśnie przydaje ten pierścień, który ja mam, który wyprowadza przeciwników z równowagi. Wybija ich z rytmu, bo wtedy po którymś moim cięciu... Ej, no to na pewno jest przejście. Ej, no na pewno tu jest przejście, jestem tego pewien, no spójrzcie, nie? No bez przesady, tylko kurczę, jak je otworzyć. Kwieniot życia, no super, świetnie, fajnie, ale pomóżcie mi tutaj to otworzyć w jakiś sposób. Naprawdę, no już słabiej ukrytego tajnego przejścia już nie mogli zrobić, ale kurde, może to po prostu nie jest przejście. Taki delikatny trolling. Trol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 o. A, tu ci zna więc okrążanie, dobra. Tego się domyśliłem sam. O kurde. Wygląda na czarownika. Mam jakieś czary. O kurde, no nawet nie dasz mi rozmyślić. Znaczy namyślić się przed podejściem tutaj do tej sytuacji. Kurde, manekiny, no.
Pieprzone. Dobra, jedna włócznia. Ej, nie załatwia sprawy. Niedobrze. Trzeba będzie poprawić emisję mocy, żebym nie spadł teraz robiąc ten kroczek. Dobra. I teraz tak, czym mogę w tamtego strzelić? Nie, na początku muszę mieć tarczę, więc spróbujmy ognisty pokos. Okej, ruszył sprintem do mnie. Okej, dobra, blokowanie tarczą jest bardzo efektywne. Dobra, podpalmy go. Boom. Ohohoho. No możesz próbować się cofać, ale i tak cię dorwę. Ta, jasne, że dałbym ci się napić ze stusa, bo chyba, tak, chyba to właśnie chciał zrobić. Czyli tak to wyglądało. Ech, nic po sobie nie zostawił. Szkoda. A tak w ogóle, no tam musi być to przejście, no widzicie, no bez przesady, no musi być, po prostu musi. Ale dobra, ten będzie też strzelał, tak? Ten z prawej, aha, dobra, ale spokojnie. Nie, no nikogo tutaj nie ma. Jak miło. A już jesteśmy w wiatraku samym chyba. Ej, a wy skąd? Się nagle tutaj wzięliście. A tak typowo nagle. Ej, czemu jestem zatruty? Co, wy trujący sztylety? No! Kurde! Ale ze sztyletem wbitym w czoło, no nie mogło być inaczej. Ej, w ogóle one nie mają głów. Teraz dopiero zauważyłem. O kurde! Moja spostrzegawczość sięga zenitu czasami, naprawdę. Największa oczywistość mogłaby być tuż przed moimi oczami i jest prawdopodobieństwo, żebym jej nie zauważył po prostu. Ale okej, okay, no to w sumie, skoro oni rzucają trującymi, to poświęcimy te kilka więcej dusz za bycie trudno zatruwalnym. Ale nie, moment, czemu to ognisko? Mogę od razu iść do tamtego przecież, nie? I zdecydowanie szybciej. Ale też parę zombiaków po drodze i może odłamki tytanitu. Nie, dobra, chodźmy. Strażnica żniw, tak? Bang. Ej, czy ten koleś miał koronę z cierni? Jak Jesus Christ! Przed ukrzyżowaniem? Kurde. No okej, jesteśmy w właściwym miejscu, więc chodźmy. No oczywiście w tą stronę poleciałem. Jak to ja, nie? Dokładnie. A nie, już myślałem, że się zgubiłem zupełnie. Że to nie to miejsce. Okej. Okay. Odsuńcie się. Ode mnie. Pieprzone manekiny. Nie, dobra, trzeba wycinać. Ej, moment, to jest przełącznik. Czemu ja go wcześniej nie przełączyłem, ale moment. Dźwignia. O, wow. Thanks. Tylko co ona robi? Aha, tak po prostu. Uwolniła zombiaka i tylko tyle. O, wow. Normalnie, świetnie. Odłamek tytanity poproszę. No ej, no tak ładnie poprosiłem, no. Kurde. Ale dobra, ten będzie tutaj znowu strzelał, więc... A szczerze? W sumie, zróbmy to w ten sposób. Weźmy olśniewające światełko. Następnie emisję mocy. Oj, żeby ten krok mnie nie zabił. No. Ale zabił jego na szczęście. Dobra, i zapraszam tego gościa. Ej, sporo mu to zabiera, naprawdę sporo. No i pije te stusy, menda. Dobra, to jeszcze jeden. Dawaj, zdążę. Nie zdążyłem. A, trudno. Dobra. Ej, zostawił coś? Niestety nie. Ale okej, okay, tego też od razu zrzućmy w przepaść. Jeżeli się da. Jeżeli pozwoli. A, nie spadł, no stoi na krawędzi dosłownie. Ale dobra, później jak go znajdę, będzie łatwiejszy do wycięcia. I teraz tak, tutaj z lewej powiadacie, ale najpierw, no właśnie, to. No patrz, już są, nie? Dobra, jeden nie żyje. I drugi też jest martwy. Dobra. Zbroja manekina. Ej, stop, czy ona nie jest przypadkiem lepsza od tej, którą mam? Tu nie! Zdecydowanie nie, ale jest o wiele lżejsza. Tutaj też nawet fajnie wygląda. Huh. Nie, dobra. W
przerzućmy tą, skoro i tak mogę się turlać normalnie. Bo tyle w udźwig powrzucałem, żeby sobie to umożliwić. Okej, ten będzie zatrutymi strzałami strzelał, więc tarcza wyciągnięta. No. No nie był trudnym przeciwnikiem. Zwłaszcza kiedy go już wcześniej zmolestowałem emisją mocy. Okej, dobra. Kolejna dźwignia. Która służy do czego? Po prostu podnosi to wyżej. Kolo! Nie uciekaj, przecież ci widziałem. Jak przemknąłeś koło mnie. Ej, jest i skrzyneczka. Czyżbym za szybko do niej poleciał? Czyżby to było zbyt proste? Coś się za mną zaczai? Nie. Pułapki też nie ma. Pika. Okej. Okay. Ej, właśnie, moment. Przecież mam już chyba wystarczająco dużo zręczności. Już mam w sumie 18. No, pika wymaga 16 tylko. No, ile do siły brakuje? Chyba 2 jeszcze, tak? I ogromny miecz prześladowcy będzie... mój. Będę mógł nim władać. Dobra. Ale spokojnie, na to przyjdzie jeszcze czas, póki co sprawdźmy pikę. Czyli, ło, całkiem długą włócznię. Dobra, pchnięcia, okej, tutaj. Mocniejsze pchnięcie, dobra. Oj, ło, już przestraszyłem, koleś, nie strasz mnie tak. Oj, nie. Tak, co nie rób. O, jak mocniejsze wygląda. Okej, skok z dobiciem. Tutaj, po przetulaniu. A jak widzicie, pika jest troszeczkę, dosłownie troszeczkę cięższa zapewne od mojego miecza i teraz już nie mogę się turlać w taki sam sposób jak poprzednio. Więc zmieńmy. Tą długą jak cholera pikę na, nie no, miecz prześladowcy może tym bardziej nie. Ale na miecz schajne. Tak jest. Dobra, jeszcze tutaj zostało tam na końcu coś, ale ja to przeskoczę. Cholera, no trochę daleko, nie? Kurde, aż się boję. No ale dobra, świat należy do odważnych, raz kozie śmierć. No dobra, ale jak zginę, to tutaj zakończymy odcinek, więc uwaga! Fuck! Tycznie. Ale spadłem po chamsku, nie? No dobra, kochani, w tym miejscu, tak jak mówiłem, kończymy ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!